kwestia odpowiedzialności, tak? Tak, ale jest jeszcze drugie zagadnienie w tej całej materii szpitala, że to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie. Zaczęły się kłopoty szpitala, kiedy władzę przejęła PSL i Forum Samorządowe, które dzisiaj się nazywa Wspólnota. To są ci sami ludzie. Tak, to i od czasów, kiedy był Mietek Łuczak, aktualny poseł, starostą, tam już się zaczął cały bałagan w szpitalu. Przecież ja byłem prezesem Komitetu Ochrony Praw Człowieka. Wykazaliśmy 30 podstawowych błędów ponad, które popełniała pani Bożena Łaz jako dyrektor, gdzie inwestycje były tego rodzaju prowadzone. Najpierw naprawiało się wszystkie okna w szpitalu, a za pół roku wymieniało. Ja na sesji to na Radzie Powiatu parę lat temu tłumaczyłem, że szpital nie ma pieniędzy, dlatego że są wykonywane usługi małe. Robaczek, tak? Wyrostek robaczkowy. Natomiast nie robi się usług, które są wysokopłatne. No, nie ma specjalistów. Po prostu brak jest lekarzy, jest zamknięte grono i jeden drugiego tylko tak łaszczy. Przecież hermetyczne grono. To oczywiście. I na to wszystko starostwo to widziało i bezmyślnie kredyty, które tylko zażądali, to podpisali, gwarantowali. Mało tego, to co dzisiaj pokazują, to jeszcze nie są wszystkie długi, bo są kredyty, które dopiero się ujawnią w roku 2014 i one dzisiaj w budżetach są niepokazywane. Czyli ale to są gwarancje inne, które starostwo poręczało i mówimy tutaj w komercyjnych bankach. O odpowiedzialności, czyli całkowity brak odpowiedzialności za majątek na wspólnik. Tak? Tak jest. I nie udało się dotychczas tego kręgu, tego tańca chorolego, o którym mówiliście przed chwilą, w żaden sposób rozerwać. To co takiego się zdarzyło teraz? Czy są jeszcze jakieś inne argumenty niż te, które mówił Zygmunt, że starostwo zostało finansowo przyparte do ściany i praktycznie nie ma innego wyboru, jak tylko zgodzić się na tą spółkę prawa handlowego? Nie, nie ma innych. Inne argumenty to były inaczej. Podpowiadali, żeśmy wcześniej wielokrotnie, w jaki sposób można, w jaki sposób uzdrowić trzeba. Sytuację. Ja wielokrotnie na sesjach mówiłem, na każdej sesji prawie, że dobrze, możemy, rozpatrując te sprawozdania z OZU, mówię, że okej. Są jakieś zaszłości, jakieś koszty finansowe, które wynikają z zadłużenia wcześniejszego kredytu. Mówię, niech ten ZOS przynajmniej nie generuje bieżących strat. Niech przynajmniej ma wynik z działalności operacyjnej dodatni. Gdzie tam? Nawet nie ma pyta, takiej możliwości. Pyta pan, co przemawia za tym, że w tym kierunku idziemy. Otóż to, co było mówione, zarząd powiatu stanął przed ścianą. A drugi argument, który też skłania i mnie, żebym głosował za tym, żeby przekształcić to w spółkę prawa handlowego, to jest to, że tylko 2013 rok jest tym okresem, kiedy można złożyć wniosek, żeby uzyskać możliwość dofinansowania na poziomie tych 14 milionów złotych. Bo na 2013 rok jest przewidziane 600 milionów w budżecie i na 2014 400, ale do wniosków, które zostaną złożone w 2013 roku. A zatem, jeśli nie będzie tej decyzji i nie złoży się wniosku w 2013 roku, to możemy zapomnieć o tym, że jakiekolwiek środki dostaniemy jako dofinansowanie. I to jest dla mnie też argument. Poza tym to była ambicja pani dyrektor taka, że Wieluń to przecież szpital rozkładający się na dawny powiat wieluński, czyli i Wieruszów i Pajęczno, to wszystko razem to Wieluń powinien być jako wielki, duży i tak dalej. No być może rzeczywiście te ambicjonalne to wszystko przerosło po prostu to są dwie rzeczy. Szans finansowania tego w ogóle. No. To jest sprawa już sieci szpitali. Jedna rzecz to ambicjonalne jakieś tam, a druga rzecz to wiara w to, że niech się dzieje jak się chce, jakoś to będzie. Państwo umorzy, zapomni, a my powiat sobie, dofinansuje. Ktoś tam dofinansuje, a my sobie będziemy zbierać laury. I bardzo wygodnie jest chodzić po imprezach, wręczać jakieś medale, uścisnąć prawicę. Składać sobie podziękowania. To nic nie kosztuje, to jest super. Tylko jak trzeba podjąć decyzję, trudną decyzję, to wtedy się zwołuje wszystkich i mówi, co mamy zrobić, żeby załatwić sprawę, która należy, to są ich obowiązki, elementarne obowiązki. Panowie,
mniej więcej klaruje się decyzja, że jak poinformował nas jeden z radnych, koalicja ma 11 głosów, w związku z powyższym 11 zawsze jest więcej niż 10, więc jakby ta spółka prawa handlowego staje się faktem. W związku z tym chciałem zapytać, będą oczywiście z rada nadzorcza, no i musimy dodać, że 100% właścicielem tej spółki będzie starostwo. W związku z powyższym, nic się nie zmieni. Tak się, czy się coś zmieni właśnie w tej sytuacji? Bo przecież trzeba będzie powołać zarząd, będzie musiała być powołana rada nadzorcza. Czy panowie, czy te same nazwiska będą chodziły po, czy może będzie konkurs, a może odważy się ktoś przystąpić do konkursu i wygrać? Nie, w tej sytuacji coś takiego jest. Albo po kolei, dobra, Franciszku. Koniecznie po kolei. No, ja mówię Franciszek. Nie ma znaczenia. Ja uważam, że jeśli ma powstać spółka prawa handlowego i pozostać skład osobowy taki, jaki jest, to może nic lepiej nie być. Podobno nie musi być organizowany konkurs na prezesa zarządu spółki. Ale okej, okay, to są prezesa sprawy wtórne. Rada nadzorcza i tyle. No. Organ zgodnie, no. A rada nadzorcza? A rada nadzorcza będzie ze starostwa, będą ci sami ludzie. No. Nie, to będzie o tyle się chodzi ci o imię. Nie do końca tak jest. Nie do końca, bo jeżeli nawet zrobi się taki prosty wybieg, polegający na tym, że się tworzy spółkę prawa handlowego, powołuje tą dyrekcję, dyrekcja się zamienia na zarząd, radę nadzorczą się powołuje z członków, tam załóżmy, zarządu powiatu, bo tak może być. To jest dlatego tak, dołoży się związek zawodowy. No, załóżmy, ale co to spowoduje? A to spowoduje tylko tyle, że zarząd już spółki wtedy odpowiada swoim majątkiem za straty, za działalność tej spółki. I również odpowiada rada nadzorcza, czyli jeden element zostanie uruchomiony, odpowiedzialności. Ten element, którego brakuje, bo dzisiaj tego nie ma, ten element zostanie uruchomiony, ale tak naprawdę to tylko tyle. No i uzyska się tam parę złotych dotacji, o których tutaj mówi Franciszek. No parę złotych tak nie jest, tam daje się jest parę milionów. Noście, no. Podobno uwłaszczenie do zera. Nie. Spółka prawa handlowego wchodzi bez zobowiązań. Nie, najpierw to jest restrukturyzacja, a później dopiero spółka. To nie chodzi o restrukturyzację. Są trzy warianty z tego, co się zorientowałem, przekształcenia czy też utworzenia propozycji spółki. Propozycji spółki. Jeden to jest taki, że to jest wniesienie całego majątku jako aport powiatu i wtedy jest powiat 100% właścicielem. Drugi wariant to jest taki, że majątek ZOZ-u się dzierżawi spółce, czyli powstaje spółka i ten majątek, proszę bardzo, masz w użytkowanie i płacisz dzierżawę. I problem polega na tym, jaką tą dzierżawę, bo to wysokość dzierżawy jest istotna. Determinuje. No i jak przeglądałem te materiały, to w jednym z tych wariantów jest, że za dzierżawę powiat by uzyskał w ciągu roku około 3 milionów złotych z tytułu dzierżawy. To już jest coś, gdyby tak było rzeczywiście, to już jest coś, bo zobowiązania zobowiązania wszystkie przechodzą, tak czy siak, także tutaj nie ma, z tego się nikt nie wywinie. Ale z dzierżawy można wtedy spłacać. Ale ponieważ zobowiązania powiatu w tym pierwszym roku, czyli w 2013 czy 2014, to są na poziomie 4 czy 5 milionów złotych, około 5, a tutaj 3 byłyby załóżmy z czynszu, no to ta strata, różnica byłoby 2 miliony w pierwszym roku, czyli część środków by się odzyskało. To jest przy tym wariancie, o którym mówimy, tym takim mniej korzystnym dla spółki. A w tym drugim wariancie, gdzie ten czynsz jest obniżony o połowę, czyli mniejszym, tutaj już przychód z majątku dla powiatu byłby tylko na poziomie miliona. Miliona, czyli już mniejszy, ale jakiś tam jest. Natomiast wniesienie w całości jako aportu powoduje, że nie ma żadnego przychodu ze strony spółki, żadnego. A obciążenia są. Obciążenia wszystkie. No i tylko tyle, że się ma władzę. Panowie, wiadomo, że w takim dużym zespole ludzkim
są rozbieżności, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. I z tego, co nam wiadomo, to lekarze mogą, niektórzy lekarze zarabiają 15, 10 tysięcy złotych, słyszymy o kwotach 18, nawet do 20 tysięcy złotych miesięcznie, natomiast nie ma napływu młodych ludzi, a nawet jak ci młodzi przychodzą, no to mają słabe szanse, żeby zapłacić za czynsz, za wynajem mieszkań, nawet gdyby chcieli tutaj przyjść do pracy. Czy jest to takie dla nas, czy my powinniśmy mówić o tym, że lekarz, który prowadzi prywatną praktykę, powinien pracować w szpitalu? Czy dyżury to powinni mieć tylko na starszy stopniem? Czy ci powinni mieć największe wynagrodzenia? Czy o tych sprawach nie powinno się zacząć mówić z imienia i z nazwiska po to, żeby społeczeństwo w końcu wiedziało? Czy idzie do szpitala się leczyć, czy idzie po to, żeby lekarz przyszedł, dotknął i już ma zaliczone jakieś tam pieniądze? O tym mówi się głośno i mówmy o tym, bo żadne zmiany organizacyjne nikt nie zmienią, jak nie zmienią się ludzie, jak nie zmieni się system podejścia do pacjenta, za którym podobno idą pieniądze. Musi się zmienić przede wszystkim mentalność ludzi pracujących tam i ja nie widziałbym problemu w tym, że lekarze zarabiają naście czy ileś tam tysięcy złotych pod warunkiem, że uczciwie ten swój obowiązek wykonują, bo nie jest tajemnicą. Ma być wprowadzony elektroniczny system ewidencji czasu pracy w szpitalu. A dlaczego? Bo podnosiliśmy na komisji, że o godzinie 13 to lekarza trudno uświadczyć na oddziale, ale mają pracować od godziny 7.25 do godziny 15. Jak to jest? No bo jeśli ma się jeszcze gdzieś tam etat, jeszcze inny etat, jeszcze gabinet prywatny, no to trzeba ten czas jakoś wypełnić. I to, że mówi się, że lekarze pracują po 24 godziny na dobę, to sumując ich miejsca pracy, to rzeczywiście tak by wynikało. Problemem jest to, że w dyżurach to skrupulatnie sobie rozliczają. I to, co pan powiedział, jeśli widzi się, że pewna grupa osób, pierwsi, mają najwięcej dyżurów i to jeszcze opt-out, które są najdroższe, no to ja się pytam, albo lekarze niektórzy, którzy są na dyżurach, mają dyżurów 100 godzin dodatkowych, ale nie wykonują zabiegów, to coś w tym jest. Nie ma młodych lekarzy? No bo tak jak wspomnieliśmy, wieluńskie środowisko lekarskie od dawna było uważane za hermetyczne. Lekarz młody się nie mógł tutaj dostać. Dziś się mówi, że no, z otwartymi rękami się przyjmie. Tylko pokutuje jeszcze pewne opinie i one powodują też, że tych młodych lekarzy nie ma, bo z powiatu wieluńskiego aktualnie, o ile wiem, studiuje około 100 osób na medycynie. To ja nie sądzę, żeby nie było możliwości pozyskać z tych ludzi nowych twarzy. Temat SPZOZ-u będzie miał swój dalszy ciąg na sesji. Mniej więcej przewidzieliśmy, co na tej sesji Rady Powiatu będzie. Decyzje na pewno już zapadły. W związku z tym mamy nadzieję, że to społeczeństwo nie będzie tym kwiatkiem do kożucha po to tylko, żeby dowiedziało się po czasie, czy po nie w czasie, że znów będziemy odwać coś z cieli. Dobrze byłoby, żeby społeczeństwo miało świadomość, że to, co się dzieje, że straty, które się gdziekolwiek ponosi, że pieniądze, które dopływają skądkolwiek, to są ich pieniądze. I żeby się nie bali, że zmiana struktury czy funkcjonowania szpitala to będzie pacjent na ulicy operowany albo coś takiego, bo to są straszaki przez wielu ludzi. No tak, ale jeszcze jest potrzebna odwaga, żeby o tym mówili publicznie, a tego w społeczeństwie nie ma. W dalszym ciągu... Może rozpoczynamy tą rozmową. System, że jeszcze jest strach, no. Przed czymś niewiadomym, ale tak to wygląda. Panowie, punkt widzenia, jasne, to jest punkt siedzenia. Jednocześnie wykorzystajmy tą okazję, że dzisiaj jest 13 grudnia 2012 roku. Wtedy zaczął się stan wojenny. Przeżyliśmy stan wojenny. Jesteśmy, w związku z tym wydaje mi się, że problem takiego SPZOZ w Wieluniu to jest tylko kwestia już chyba bliskiego i krótkiego czasu. Znowu dzięki jakimś tam ofiarom. To tak będzie. To znaczy ofiary pewno jakieś tam będą, byle nie spośród nas. Wywołane sztucznie. Tam. W związku z powyższym punkt widzenia dziękuję za rozmowę w dniu dzisiejszym. Janowi Debisowi, Zygmuntowi Adamskiemu i Franciszkowi Widerze dziękuję.
Dziękuję.